Dzień dobry, witamy Państwa podobnie. Jest już z nami pani poseł Klaudia Chira. Dzień dobry pani poseł. To ja może zacznę od tego, od takiej prośby o ocenę zdolności aktorsko-standuperskich pana Adama Glapińskiego. Pani jest trochę specjalistką w tych sprawach, przyzna pani. Mogłabym się pozachwycać, gdyby to nie dotyczyło tak ważnych spraw dla wszystkich Polek i Polaków. I gdyby sytuacja była taka, z której można się w jakimkolwiek stopniu pośmiać. Niestety tak nie jest. I bardzo bym chciała, żeby prezes Narodowego Banku Polskiego zajął się polską rekordową inflacją, bo bardzo łatwo jest wytykać błędy innym. Ja marzyłabym o tym, żeby mieć tak racjonalnie projektowany budżet kraju, jak to robią Niemcy, czy w ogóle większość krajów europejskich. Tymczasem właśnie za godzinę rozpocznie się pierwsze czytanie polskiego budżetu, gdzie 422 miliardy złotych są wyrzucone poza budżet. Już przez ostatnie kilka lat rządów PiS-u z każdym rokiem jest to coraz większa kwota. Poza kontrolą w ogóle parlamentu, czyli poza kontrolą obywateli, tak? Bo jeżeli parlament tego nie może skontrolować, no to tak naprawdę my nie wiemy. Każdego dnia oni dorzucają kolejne miliardy złotych spoza budżetu. Jak pani myśli, jak duże znaczenie summa summarum będzie miało to dla przyszłości Polski, dla przyszłych wyborów, to co się dzieje obecnie, ten kryzys finansowy? Pani przez lata przyglądała się polityce z boku, oceniała ją, bardzo się pani interesowała. Dzisiaj jest pani w środku, widzi pani też nowe mechanizmy. Sądzi pani, że ta sprawa będzie miała bardzo duży wpływ na sondaże, czy jednak ta scena jest tak ułożona i to poparcie dla PiS-u tak stabilne, że jednak to nie będzie miało kluczowego znaczenia? No, chodzi mi oczywiście o wysokie ceny energii, no tak, inflację. Znaczy, proszę zobaczyć, pan mówi o stand-upie prezesa Glapińskiego, ale proszę zobaczyć, jak reaguje na to, już widzimy rano, złotówka, która już jest bardzo słaba i jeszcze zareagowała kolejnym osłabieniem. I to samo widzą ludzie. Widzą, że za polską walutę mogą coraz mniej kupić. Widzą, to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. I o ile wie pan co, jak, właśnie dlatego, że moja droga do polityki jest taka dosyć nietypowa, to gdy prowadziłam kampanię już prawie 3 lata temu, to dużo ludzi w moim wieku mówiło mi, czy w naszym wieku mogę tak powiedzieć, mówiło mi, że mnie polityka nie interesuje. Ja myślę, że teraz tych wszystkich, to pokolenie 30-latków, które mi odpowiadało, nie, proszę mi nie zawracać głowy, mnie polityka nie interesuje, to polityka zainteresowała się nimi. Bo wie pan, bo jeżeli nie wiadomo, czy będzie stać cię w następnym miesiącu na spłatę raty kredytu, czy to, że w ogóle będziesz, dostaniesz tą pensję, co za nią kupisz? Znaczy, moja mama do mnie dzwoni i pyta, Klaudia, a jak chleb w grudniu będzie po 30 zł, to co ja zrobię? No i oczywiście, że ja jej pomogę i sobie poradzimy, ale jest wiele gospodarstw domowych, które po prostu nie będzie stać na to. Już wstrząsający reportaż kilka dni temu mówiący o tym, że seniorzy w Warszawie głodują, tak? 3 dni właśnie, nie jedli. Z jednej strony seniorzy, z drugiej strony młodzi ludzie, którzy rozpoczynają dorosłe życie, już na moment nawet odkładając bieżącą politykę, przyzna pani, jest masakra obecnie. To znaczy wynajęcie mieszkania chociażby w tym mieście, po którym dzisiaj jeździmy, czyli w Warszawie, ale także w innych miastach, nie tylko tych największych już w tej chwili, no to są często pieniądze rzędu 2, 3, 4 tysięcy, żeby wynająć mieszkanie. Równocześnie te pensje nie są aż tak wysokie, żeby móc sobie poradzić. No ale tak się kończy nieudolność państwa. Proszę sobie wyobrazić, że ja co tydzień albo co 2 tygodnie przychodzę do Sejmu i Sejm wydaje kilkadziesiąt miliardów złotych. Ja nie mówię o milionach złotych, bo to są dla ludzi, a dla mnie też, to są abstrakcyjne kwoty. Kilkadziesiąt miliardów. W zeszłym tygodniu 27 miliardów na ostatni dodatek, 17 miliardów dla branży energochłonnej i wydajemy pieniądze, w ogóle nie celujemy tej pomocy. Więc jeżeli już w ogóle chcemy tak duże kwoty przeznaczać na dodatki, na dawanie ludziom do ręki, to chociaż każdy normalny by się zastanowił, że może dać tym, którzy najbardziej potrzebują, tak? Właśnie tym, którzy rzeczywiście sobie nie poradzą w tej trudnej sytuacji teraz przed sezonem zimowym. Ale nie. Rząd robi coś tak niesamowitego, że daje po prostu wszystkim. No, czy ja potrzebuję płacić 50 groszy mniej za chleb czy za mleko?
Czyli, no, mnie będzie stać na to, czy ten chleb będzie kosztował tyle, czy tyle, ale są ludzie, których nie będzie stać i właśnie to pokazuje, jak się kończy takie bezmyślnie wydawanie pieniędzy i zadłużanie nas na lata. I to, co pan powiedział, czy o sytuacji najmu, czy o tym, jak trudno jest i młodym, i ludziom, i seniorom, to właśnie, to są wszystko skutki, tak? Tylko brak na to recepty i rząd absolutnie w ogóle nie robi nic, by rozwiązać te problemy. Słyszeliśmy trochę wypowiedzi pana Glapińskiego. Czy niejako nie zdziwiło pani troszeczkę sięganie po argument i opowieść o Hitlerze, który doszedł do władzy między innymi dzięki zastosowaniu i przy użyciu programów socjalnych? Znaczy ja się co miesiąc boję tego wystąpienia prezesa Glapińskiego, natomiast... Ale kogo on miał na myśli, jeśli szukał jakichkolwiek porównań? No bo mówi pan, porównanie... ja jestem jak najdalej od porównywania kogokolwiek w Polsce do Hitlera, no ale jeśli miałbym myśleć o jakiejś partii, która wprowadziła dużo programów socjalnych, chociażby no, cenione wartościowe 500+, to Prawo i Sprawiedliwość. No zastanówmy się, czym jest narodowy socjalizm. No narodowy socjalizm z jednej strony daje właśnie duże świadczenia, tak zwane socjalne, chociaż tutaj to bym też miała wątpliwości, czy to są świadczenia socjalne, czy bardziej właśnie takie dajemy wszystkim, po nas choćby potop. No a z drugiej strony właśnie te takie wartości, że wszystko musi być narodowe, przecież wszystkie instytuty, jakie powołujemy w Sejmie są narodowe i są polskie i tylko ja bym namawiała rząd właśnie a propos tej trudnej sytuacji, także energetycznej, żeby zainwestował w polski wiatr, narodowe słońce. Wie pan, naprawdę możemy mieć tanią, zieloną energię, która też może być narodowa. Jeżeli dla nich to jest warunek konieczny do tego, żeby zainwestować w odnawialne źródła energii, to przypomnijmy im, że to też mogą być narodowe surowce, i które nie trują, które nie sprawiają, nie doprowadzają do nadmiarowych śmierci spowodowanych najgorszym powietrzem w Europie. Ale jeszcze jedno panu powiem o tym... O tych właśnie kłopotach. Jest tyle problemów, o których tu dzisiaj rozmawiamy. Tymczasem wczoraj, czy pan słyszał, czym się wczoraj w Sejmie zajmowaliśmy? No, na szczęście wczoraj miałem trochę ciekawszych zajęć, proszę powiedzieć. No, przy powrotem dzieci na polowania. A tak, oczywiście, tak. Oczywiście. Alkohol na dworcach. Kluczowe wątki. Wycinka kluczowe drzew. Kolejna odsłona Lex Szyszko. I teraz naprawdę, znaczy... Czyli w czasie, gdy mamy kryzys energetyczny, kryzys klimatyczny, wojnę, pandemię, zachorowania, państwo spędziliście w Sejmie. Smog. No i jeszcze mogliśmy wymieniać trochę. No. Państwo wczoraj zajmowaliście się polowaniami w Sejmie. Tak, dzieci na polowania i to jeszcze oczywiście w imię świętej wolności. Tak. Oczywiście. Oczywiście, bo przecież wolność jest najważniejsza. Proszę powiedzieć, jak załóżmy na moment, gdybym jeszcze w wątku tym ekonomicznym, programów socjalnych, także załóżmy na moment, że to opozycja wygra przyszłoroczne wybory. Czy pani by chciała, żeby Platforma, gdyby rządziła, wprowadziła takie natychmiastowe zmiany, na przykład do programu 500+, to znaczy, aby to 500+ nie płynęło do wszystkich, tylko do najbardziej potrzebujących, czy bałaby się pani takiego kroku? Wie pan co, dla przypomnienia powiem, że nie jestem w Platformie Obywatelskiej, ja jestem bezpartyjną posłanką wchodzącą w skład Koalicji Obywatelskiej. W klubie. Mhm. Tak, w klubie będącą. Więc ja myślę, że to wszystko zależy od ostatecznego kształtu tego przyszłego opozycyjnego rządu. Ale gdyby to pani rządu, decydowała. Tak, więc no wie pan, no nigdy nie będę decydować o tym jednoosobowo. Ale w takiej hipotetycznej sytuacji po to, żeby poznać tutaj pani zapatrywania i poglądy. Znaczy właśnie, więc dlatego mogę się wypowiadać tylko w swoim imieniu, bo realnie jakbym miała panu mówić, jak będzie wyglądać rząd, to i jak w ogóle, jakie jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej, to mamy jasno wpisane w programie z 2019 roku, że nic to dalej nie będzie zabrane. I ja startując do Sejmu z Koalicji Obywatelskiej jakby przystałam na ten argument i go zaakceptowałam, bo bym inaczej w innym wypadku nie startowała. I takie jest zdecydowane stanowisko większości kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej. Czyli to prowadzi do wniosku, że uważacie, że program 500+ jest doskonały, skoro nie chcecie nic w nim zmieniać. Po prostu władze czy koalicjanci wchodzący w skład Koalicji Obywatelskiej taką podjęli decyzję, że nic co dane nie będzie zabrane i to, jakby mówię, ja się z tym to zaakceptowałam wchodząc. Natomiast jeżeli pan pyta mnie prywatnie o zdanie, jako Klaudia Kirę. A czy to nie jest, też tylko zapytam, czy nie jest to populizm ze strony Koalicji Obywatelskiej? Bo w takim razie mógłbym zapytać, czy w takim razie możemy się spodziewać może czegoś dalej idącego, czyli nie tylko pozostawienia dla wszystkich, ale i dwa razy więcej, na przykład 1000+.
w tym haśle. Znaczy ja akurat myślę, że właśnie takie hasło, jak pan mówi, to bardzo się tego boję, że to partia rządząca już desperacko szukając głosów poparcia właśnie będzie sięgać po takie propozycje, jak pan mówi, tak? Że właśnie 1000+, 2000+, bo skoro każdego tygodnia możemy wydawać kilkadziesiąt miliardów złotych na dodatki, które nie mają nic wspólnego z rozwiązaniami systemowymi, to równie dobrze jutro mogą powiedzieć, że dadzą i w ogóle 5000 każdemu Polakowi. Ale myśli pani tak szczerze zupełnie, że, no, że Donald Tusk, że Koalicja Obywatelska no, po prostu boi się utraty głosów, nawet jeśli uważają, że należałoby wprowadzić jakieś zmiany, to ich znaczy, nie wprowadzą, ponieważ ze strachu. Ja o stanowisku Koalicji Obywatelskiej panu już powiedziałam, jakie jest, natomiast mogę panu powiedzieć, jakie jest moje prywatnie zdanie. Mnie, jako Klaudii Jachiry, bezpartyjnej posłanki, to ja uważam też, posiłkując się i analizami Forum Obywatelskiego Rozwoju i też opierając swoje opinie na analizach ekonomicznych, tak? To uważam, że absolutnie w obecnej sytuacji, która jest naprawdę dramatyczna, bo to zadłużanie na każdego Polaka rośnie, to 500+ nie powinno być przyznawane bogatym. Czyli po prostu polecałaby pani wprowadzenie takich zmian, które rozpoznają osoby, które faktycznie tych pieniędzy potrzebują. To jest oszczędność minimum 10 miliardów złotych, może i więcej. Więc wie pan, no, każde te miliardy, które jesteśmy w stanie zaoszczędzić dla osób, znaczy naprawdę, ja w ogóle jestem zwolenniczką wolności gospodarczej. Może przekona pani Donalda Tuska do takiego rozwiązania. Jestem zawsze otwarta do rozmów. Donald Tusk powie pani, że nie wiem, czy jesteście na ty, czy nie, czy powie pani tak, poseł. Tak, u nas mamy taką zasadę, że wszyscy jesteśmy. To być może Donald Tusk powie: Klaudia, słuchaj, to bardzo romantyczne, ale no nie możemy tego zrobić, bo to jest tak mądre, aż ryzykowne, bo możemy stracić głosy. Wie pan co, ja bym bardzo w ogóle chciała, żebyśmy rozpoczęli taką merytoryczną dyskusję, jakie właśnie my chcemy mieć podatki, jak my chcemy mieć wysokie świadczenia socjalne. Jestem, marzę o czasach, w którym w Sejmie by się rozmawiało o tym, bo te wizje państwa mogą być różne, może być bardziej liberalna, gospodarcza, może być bardziej opiekuńcza, ale a nie o tym, czy łamiemy konstytucję, czy odbieramy głos sędziom, czy właśnie jeszcze więcej będziemy wycinać drzew, czy dzisiaj robimy reasumpcję, czy nie robimy reasumpcji. Wie pan co, ja marzę o takiej merytorycznej dyskusji i jako zwolenniczka wolności gospodarczej i liberalnego podejścia, co zresztą pokazuję w swoich głosowaniach, bo i głosowałam przeciwko 13 i 14. Więc jako właśnie zwolenniczka takiego wolnościowego, to uważam, że nawet dla tych, którzy popierają takie bardzo rozmuchane te świadczenia socjalne, to zawsze tym ludziom, którzy to najbardziej jest potrzebne. Znaczy, no, naprawdę, no, czy my musimy wydawać 500 000 000 złotych na dopłaty do dekoderów albo do telewizorów? Znaczy, czy my jesteśmy drugą Norwegią? No wie pan, no, to jest, nawet Norwegia tak nie robi. Wie pan, co robi Norwegia? Ma nadwyżkę budżetową i zachowuje dla następnych pokoleń. Ajajajaj, chyba takiego myślenia... Słyszał pan o czymś takim? Myślenia takiego o polityce w Polsce to raczej jeszcze długo nie będzie. No chyba, że zmieni to nowa władza, ale coś mi się zdaje, że niekoniecznie. No bądź, miejmy nadzieję, nie? Jakakolwiek ta władza nadziei będzie, tak. Racjonalizmie wróć. Jesteście wszyscy na ty w Platformie? Każdy jest na ty z Donaldem Tuskiem? To znaczy w koalicji jest taka niepisana zasada, przewodniczący Donald Tusk nie wchodzi w skład klubu, no bo nie jest parlamentarzystą obecnie, tak? Ale rzeczywiście jest taka niepisana zasada, że w całej koalicji tak, mówi się po imieniu. I to tak wydaje mi się, że w ogóle we wszystkich klubach jest taka zasada, z tego co tak słyszę, nie wiem jak jest w PiSie, może tam się mówi. No nie sądzę, wasza wysokość. Że prezesa Kaczyńskiego wszyscy mówią na ty, to jakoś sobie tak, tego tak, to nie jestem tak w stanie wyobrazić, chociaż może tak jest, chętnie byśmy dopytali no przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan będzie miał tu jakiegoś tak gościa albo zwłaszcza gościnę. Zwłaszcza jak się okazało, że będzie pan prezes kiedyś. Pani poseł, chciałem zapytać o innego ważnego polityka związanego z obozem Koalicji Obywatelskiej. Czy Koalicja. Proszę sobie wyobrazić, że to pani o wszystkim decyduje i próbuje z powrotem zapisać się do partii Bronisław Komorowski. I co mówi na to Klaudia Jachira? Mówi: zapraszamy panie prezydencie, czy jednak pana poglądy do nas nie pasują? Teraz wytłumaczę, skąd to pytanie. No ja się już trochę domyślam, skąd to pytanie, ale wie pan co, lubiłam go jak był prezydentem, pana prezydenta Komorowskiego. Głosowałam na niego, to też nie jest żadną tajemnicą, bo przecież wybór nie był duży.
szczególnie właśnie w drugiej turze. I kilka inicjatyw, którym on sprzyjał, ale nie doprowadził ich do końca, były mi bliskie, jak na przykład ustanowienie 4 czerwca dniem wolnym od pracy i w ogóle świętem narodowym. Okej, ale to pamiętamy naszym... działalność prezydenta, nie, a właśnie, dzisiejsze jego wypowiedzi. Na natomiast przykład Bronisław totalnie, Komorowski tak, ja stwierdził, wiem. Tylko powiem naszym widzom, być może nie wszyscy słyszeli, Bronisław Komorowski powiedział, że to jest błąd podejście Koalicji Obywatelskiej do sprawy aborcji. Bronisław Komorowski uważa, że nie powinny być w ten sposób, jak proponuje to Platforma, liberalizowane. No Bronisław Komorowski nie robi sobie aborcji. Okay. No Bronisław Komorowski nie robi aborcji. Jak nie chce, to nie musi jej robić. Myśli pani o obecnej Platformie Obywatelskiej, czy bardziej w klubie nie ma miejsca już dla Bronisława Komorowskiego z jego poglądami? Jesteście już bardziej liberalni, lewicowi, nowocześni? Ja uważam, że z drugim człowiekiem zawsze można rozmawiać i rozmawiam w Sejmie z osobami o bardzo innych i światopoglądzie i poglądach na gospodarkę niż ja. No tak, ale powinno nas łączyć jednak pewne, ideały podobne. Oczywiście, że są rzeczy, które na pewno nas łączą, jak Unia Europejska, NATO i tak dalej. Ale w tej kwestii totalnie się różnimy. Platforma, bo teraz mówię właśnie o Platformie, wykonała bardzo dużą, dobrą pracę, by zrozumieć, że prawo kobiet to prawa człowieka i to kobieta ma decydować o własnym ciele. I po prostu już w Koalicji Obywatelskiej to nie jest problem i to nie jest temat do dyskusji. Tak samo jak nasi wyborcy. Tam jest chyba 93 czy 94%. Jeszcze niedawno było 88%, a już ostatni sondaż widziałam, że do 90 paru wzrosło. Są za tym, aby to kobieta podejmowała decyzję i koniec dyskusji. Więc wie pan, no jakby wyborcy też tego oczekują i z całym szacunkiem dla prezydenta, no ale jest pani trochę zszokowana ostatnimi wypowiedziami prezydenta Komorowskiego? Jestem i trochę chodzi mi też o taką wypowiedź. Szkoda, tak. Pan dotyczącą... Komorowski powiedział, że rozmawiałby dzisiaj z Putinem o pokoju. Tak, no to jest strasznie przykre, ale wie pan, też... Mam jednak taką nadzieję, że jedna wypowiedź, no to nie jest jakby koniec całej jego działalności, że może, nie wiem, no gorszy dzień, ale to jest przykre. To jeszcze chciałem zapytać o jedną postać, która jest bliska waszemu środowisku. Dzisiaj będą takie pytania, co by zrobiła Klaudia Jechira, gdyby na przykład funkcję w rządzie miał otrzymać taki znany polityk o imieniu Roman, a nazwisku Giertych. Zadałam za niego maturę. A, czyli nie musiała pani z matematyki dzięki niemu, nie? Tak. A teraz mi przyszło miliardy liczb. Proszę nie uciekać od odpowiedzi. Czy Klaudia Jechira byłaby za tym, żeby Roman Giertych był częścią obozu politycznego, być może rządu opozycji? Czy ja byłaby myślę, pani że to przeciw? Należy do mecenasa Romana Giertycha, ale czyli to jest jego decyzja, czy chce dołączyć. Cenię sobie jego niektóre wypowiedzi to decyzja na Twitterze. Romana Giertycha czy Donalda Tuska, jak pani myśli? Wie pan, no przede wszystkim to jest, przede wszystkim to jest Romana Giertycha, bo nikt go tam na siłę nie wrzuci. No ale to, myślę, że jego na siłę nie trzeba. To Roman Giertych musi podjąć taką decyzję. Ale nie przeszkadzałyby pani poglądy Romana Giertycha te dawne? No mówię, zdawałam za czasów jego i ja pamiętam, jakie zmiany też robił w szkolnictwie. Dąbrowicza pani tak, mogła czytać. Tak. I mundurki. No to proszę odpowiedzieć, tak czy nie? Szukajmy prostych odpowiedzi w polityce. Tak. Czy jest pani za? Czy ja jestem za bardzo szeroką jedną listą i za bardzo szeroką koalicją, więc jeżeli są osoby, które chciałyby głosować na Romana Giertycha, a on chciałby startować, to nie widzę przeszkód i uważam, że może być i Poncyljusz, i Kowal, i Giertych, i Jechira, i Sterczewski, i Biedroń. I naprawdę nikomu się krzywda nie stanie, wręcz przeciwnie. Pokonamy tą ordynację, która daje szansę tylko większym koalicjom. My już powoli szykujemy się do następnej rozmowy o funduszu tak kościelnym. Bardzo szybko zleciało. No, już za moment ja będzie mówię. U nas Magda Rigamonti, więc tylko jeszcze króciutko, ale dawam dosłownie 15 sekund reparację, bo jest cały czas ta sprawa. Pani byłaby za tym, żeby kontynuować walkę o tę reparację, jeśli zmieni się władza? Głosowałam przeciwko podjęciu uchwały, ponieważ uważam, że jest tak trudny temat wykorzystywany do bieżącej walki politycznej i absolutnie nie ma na to mojej zgody, by to było tak rozgrywane, jak to robi teraz PiS. Klaudia Jechira, posłanka klubu
Koalicji Obywatelskiej. Teraz dało się wszystko zgadza. Bardzo dziękuję pani poseł, bardzo że była dziękuję. Pani z nami. Życzę dobrego dnia. No, dzięki wielkie. Dobrego weekendu będzie. No i jeszcze Sejmu. Życzcie nam. A, bo jeszcze Sejm dzisiaj. Ten patobudżet. Tak, tak. Lecę. Właśnie, o tym budżecie. No, proszę nam kiedyś opowiedzieć, co tam było mówione, bo to są takie składane nasze pieniądze. Ja będę cały czas mówić. No, tak się składa. Bardzo dziękuję pani poseł. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.